Witamy w kolejnej odsłonie Akademii Pro Progressio. W dniu dzisiejszym my jesteśmy w siedzibie 4Results. Jest z nami Krzysztof Pimpicki, partner 4Results. Dzień dobry Państwu. Krzysztof, kilka dni temu miałem okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym wydarzeniu, warsztatach, które prowadziliście. Uczestnikami byli przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej firm usługowych, dużych centrów shared serwisów i firm typu BPO. Mówiliście tam o bardzo ciekawym temacie, który nazywacie Optimization Opportunity Gap. Co to takiego? Otóż wykorzystujemy dwie naturalne siły, które są na rynku. Jedna to taka, że rynek cały czas rośnie. Firmy, widzimy, że to jest mniej więcej 15% wzrost rok do roku, gdzie przybywa pracy. Nowi klienci, nowy typ pracy, przejmowanie nowych krajów. Także rynek rośnie. Z drugiej strony też jest tak, że na tym rynku, gdybyśmy nic nie robili z tym, no to naturalnie w każdej firmie mamy do czynienia z naturalną rotacją, z czasowymi, ale długoterminowymi odejściami pracowników związanymi z urlopami macierzyńskimi, przez co tak naprawdę mamy, najczęściej to jest w granicach 15%, często więcej, ale załóżmy 15%, rok do roku mielibyśmy mniej osób, które mogą wykonywać daną pracę. I oczywiście to, co robią firmy, to najczęściej koncentrują swoją uwagę na tym, żeby dorekrutować i wdrożyć do pracy pracowników tak, żeby zaspokoić ten wzrost ilości pracy i także uzupełnić brakujące zasoby ze strony pracowników. Masz rację, ja obserwuję tego typu zjawisko w niektórych przedsiębiorstwach, tak naprawdę w dużej liczbie przedsiębiorstw. Jakie są konsekwencje takiego podejścia? Konsekwencje są takie, że w związku z dużą rekrutacją to dużo czasu i energii pracowników, menedżerów, w ogóle organizacji jest poświęcany właśnie na rekrutację, na wdrażanie pracowników i często nie starcza tego czasu na to, co organizacja by chciała robić, czyli na przykład optymalizację. Wiele organizacji mówi o podejściu lift and shift, lift się dokonał, ale na shift już nie starczyło nam na poważnie na ten shift, nie starczyło nam czasu i energii albo zasobów, bo cały czas koncentrujemy się na rekrutacji. Tak? To też oznacza konkretne koszty finansowe, no bo rekrutacja to także ogłoszenie, rekrutacja pracownika, później wdrożenie go do pracy, kilka miesięcy nieefektywnej pracy w związku z tym, że on się uczy nowych umiejętności i zajmuje to czas także drugiego pracownika, który musi go wdrażać. Tak? Oszacowany przez nas koszt taki średnio branżowy to jest 13 tysięcy złotych. Właśnie taki koszt rekrutacji i wdrażania pracownika. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z nowym stanowiskiem pracy w przypadku nowych pracowników, tak? Z powiększeniem, można powiedzieć, kadry menedżerskiej, która musi to wszystko obsłużyć. Tak? No i oczywiście taki pracownik pobiera pensję z miesiąca na miesiąc, co rocznie daje kolejny koszt. Tak? I nasze doświadczenie jest takie, że mniej więcej około 100 tysięcy złotych, czy do 100 tysięcy złotych, to jest taki przeciętny koszt jednego pracownika właśnie w takim modelu rekrutacyjnym. Roczny, całkowity koszt pracodawcy z wszystkimi kosztami. To też powoduje tak naprawdę konkretne koszty finansowe dla całej organizacji. Tak? I przykładowo, jeżeli organizacja ma 200 pracowników, to taki wyliczony właśnie w ten sposób opportunity gap, który zakłada pewne uśrednienia i jest bardzo realistyczną wartością, to jest 3 miliony złotych ponad, co oznacza, że miesięcznie organizacja przez to, że musi wkładać energię, czas w rekrutację i pieniądze, traci ponad 250 tysięcy złotych miesięcznie. Tak? To są konkretne koszty, które powodują, że tak naprawdę model biznesu jest taki, że mimo że biznes rośnie, to koszty też rosną i de facto nie ma efektu związanego z tym, że z czasem następuje większa efektywność biznesu, bo de facto ten zysk pozostaje cały czas na podobnym poziomie, a nieraz nawet nasi klienci mówią, że cały czas mają poczucie, że gonią w piętkę i jakby to cały czas rosną, ale jest tylko więcej, natomiast nie ma efektów tych biznesowych, które chcieliby, czyli zwiększenia zysków lub obniżenia kosztów w przypadku Shared Service Center. To są rzeczywiście bardzo znaczące koszty, o których Ty mówisz. Co można z tym zrobić? Cóż, zmienić podejście, zacząć postrzegać tą przestrzeń jako zieloną, jako szansę
na to, że gdybyśmy byli w stanie zoptymalizować, czyli zmienić w ogóle podejście, ten sam czas i tą samą energię, którą dotychczas wkładaliśmy w rekrutację i wdrażanie pracowników, poświęcić na optymalizację, na zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie, dzięki czemu będziemy w stanie mniejszą ilością osób zrobić znacząco większą ilość pracy. Czy taka optymalizacja może być ciągła i może wynosić 30% i to jeszcze rok po roku? To zależy oczywiście od organizacji, natomiast mamy takich klientów, u których jest to znacznie większe liczby. To, co jest istotne, to żeby to było rok po roku. Nasze doświadczenie jest takie, że 20% jest absolutnie realne. Natomiast, żeby to się wydarzyło, potrzebne jest skoncentrowane, systematyczne, trwałe podejście i koncentracja pracowników, menedżerów, zespołów na usprawnianiu procesów, na eliminacji marnotrawstw, na upraszczaniu, na wdrażaniu takich usprawnień, które powodują, że pracuje im się lżej i że są w stanie zrobić większą ilość pracy, wartości dodanej w krótszym czasie. Powiem szczerze, że teraz już się nie dziwię, dlaczego warsztaty były kierowane dla wyższej kadry kierowniczej, bo to rzeczywiście jest informacja do nich i cały ten potencjał, to od nich zależy, jak mogą wykorzystać. Mhm. Dotknęliśmy tu tak naprawdę czubka góry lodowej. Ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby ten sektor, który w tej chwili bardzo dynamicznie w Polsce się rozwija, te firmy SSC i BPO, które wchodzą do Polski, ciągle korzystały z takiego modelu patrzenia na dalszy rozwój swojej organizacji. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy dzień i myślę, że to nie jest jedyny raz, kiedy będziemy mówili o tak ciekawych zjawiskach, jak m.in. Optimization Opportunity Gap. Bardzo Ci dziękuję, Kto. Dzięki.